Kolejny warsztacik, proszę, proszę. Pakiet obsługi PM-u. Na chmie są te wszystkie niesamowicie zaawansowane rzeczy, które tu ciągle znajduję. Na chmie ten PM. Na chmie ten PM. Aha, i nie wyjdziemy? Aha, dobra, tutaj wystarczy pchnąć? Czy obróciłeś jakąś wajchę, krąg? Pchnąć po prostu wystarczyło. Co tu mają za książki? Aha, mam bez żadnych do tytułów. Zrobienia w ogóle. Dostań się do rotundy. To my nie jesteśmy w rotundzie? Nie, jeszcze wyżej chyba musimy wejść. Ta. O ile białego na mapie. Widzisz to gówno? Jesteśmy w jądrze ciemności. No doubt about it. Rotunda. Rotunda za nami. Jeden tam chodzi korytarzami. Ej, jest ich tutaj. Fuj, Monika. Gary, watch out. Jeden zaraz będzie obok ciebie. O kurwa! Co mnie kurwa blokowało? Co nas zatrzymywało? Coś moje pociski! Jedi jebany. Dobra, trochę nas widzą. Czy my się wycofujemy i może idziemy zająć czymś innym i podejdziemy od innej strony? Jak już wyjdziemy, to będzie git, tylko... O kurwa! Jaką ja mam tu ammo? Normalną, regulaminowa, kurwa. Chyba już mamy troszeczkę przejebane. Wszyscy walczą, ale nikt nas jeszcze do końca nie widział, więc jakby it's Gucci. No. Jeden jest za tobą. Dobra, dostał strzał w głowę. Alarm. Alarm. O kurwa. Nie, spoko, widzę go. Ja też, biegnę za tobą. Co to kurwa jest? Co to za przechuj był? O kurwa, to jegrzy. A co jeżeli to Mun? Dobra, schowałem się gdzieś tutaj. Czekaj, bo on biegł do tego alarmu w tę stronę. O, tu jest, kurwa. Dobra, ja się schowałem na chwilę. No i nie mamy się czym martwić, bez konsekwencji. A co jak jest więcej alarmów? O, biegł tutaj jakiś jebaniec. Jegrze! We'll figure it out on the go. O, ale patrz jak pocisk, kurwa, przeleci. Dobra, myślałem, wydawało mi się, że przeleci przez jakąś maszynerię, ale nie ważne. Myślałem, że znowu w dżadża. Strzał w korpus. Trochę, szczerze, widziałem tylko kawałek jego nogi, więc nie miałem wielkiego wyboru, w co chcę strzelać. Dobra, gdzie są ci wszyscy Niemcy, których nam tak tutaj szumnie pokazuje dookoła, pochowani? Dobra, chuj, ładunek wybuchowy. Podpal ląd długi. Biegnę w twoją stronę. Schowam się przed Niemcami. Nadal nie wiem, kurwa, gdzie oni są. Tam się między innymi kryją. Jak tam do was wejść, chłopaki? Czym ty się tutaj zajmujesz? Znalazłeś coś ciekawego, czy? Safe, ale nie mam ani satchela, ani bum bum. Ja znaczy, właśnie no, jednego satchela wrzuciłem na jakieś drzwi. Nie jestem pewien, jak bardzo mi się to przyda. A nie mamy jakichś, kurwa, nie wiem, wytrychów? Nie, tutaj kody są potrzebne. Dobra, rozjebałem tam jedne drzwi. Wytrych do sejfu. No nie wiem, w filmach otwierają sejfy różnymi machineriami. Może nie wytrychem, ale machineriami. Ale zazwyczaj nasłuchują. Tak, to prawda. Nie masz jakiegoś tego stetoskopu może? Czekaj, tam jest w ogóle dwóch ziomków na pewno. Mam różaniec. Aha, okej. Okay. Nie pytałem, ale spoko. Czekaj, mam pomysł. Tylko nie wiem, czy da się go, kurwa, zrealizować. Poszło. Na ślepo. Będzie jeden czy ale dwóch? Dostał po ale łydkach. Takie żabie utka im się no, pokazują, jak się im granat pod nogi rzuca. Ty, dwóch zabitych. No i perfekcyjnie. Dokładnie taki no miałem plan. Skubili. Ja pierdolę. Ej, moi drodzy, żeby nie było. Podkręciliśmy od inteligencję wrogów na jakby ten odcinek. W biegu. Więc to nie jest tak, że my sobie obniżamy poziom trudności. Nie, my go kurwa z odcinka na odcinek zwiększamy coraz mocniej. I gramy dalej tak samo i jakimś cudem to działa. Kurwa. Dość niewytłumaczalne zjawisko. Ty, tutaj satchele są pochowane piętro niżej. Dostałem łowcę narządów za trafienie z każdego z narządy. O, gratulacje. O, tam... Tam gdzieś... Tam jakiegoś skurwysyna widziałem po drugiej stronie. O, pan naukowiec. Ty, ktoś mnie, ale... Kurwa, tam po drugiej stronie biegają strasznie mocno. O, właśnie ten... O, bezwładnienie. Pan naukowiec nie żyje. Najważniejsze jest to, że nikt nie biegnie na alarm. Kto tak pyrka? Tego tam odjebałem. Po drugiej stronie totalnie sobie biegają i strzelają do nas jakby nigdy nic. Noż. A totalnie nie umiem wyczuć, jak strzelać do kogoś w biegu. Nie mam... Nie, właśnie... Ty trafiłeś, ale zabiłeś? On tak. Zginął? O, no bo ja go już tam lekko dziabnąłem wcześniej, to dlatego. Miał już, mniej hapsa. O, safe mówiłeś. Ładunek wybuchowy. Hello, explosion.
Dobra, idę wysadzić sejfa. To jest alternatywne wyjście, wejście. No fantastycznie, ale już jakby trochę za późno na takie rzeczy. Dobra, krótki ląd do przodu. Cyk, cyk, pyk. Zobaczymy, jakie magie będą w sejfie. Może jakiś nowy tłumik albo, nie wiem, materiał do zbudowania snajperki. Klucz do klucz do sztabu, kurwa, nie do sejfu. Wysadzasz sejf, w środku znajdujesz klucz do sejfu. Ty, kolejny sejf. Ty, tutaj jakiś ziomo jest. A kurwa, rentgen mi się odpala, jestem pół metra od wroga. Dobra, dłużej nie można. Co się kurwa wydarzyło? Strzeliłem naukowcowi w głowę i eksplodowało coś za nim. Halo! Potężny pocisk jakiś poleciał. Kurwa, co? Oj kurwa. Wstawaj! Niemiecki eksperyment wypełnienia się trotylem. Dobra, odjebałem gościa, ale ten jagr był całkiem mocny. Dobra, tutaj ten, jeszcze jeden do przeszukania. Nie chcę pocisków. Zaktualizowano cel. Uuu, ten co wypatrzył snipera. Aż wyjątkowo dużo rentgenów dzisiaj. Podkręcam moje. Ciekawe jestem, czy to jakby... Jak ja sobie dam ujęcia lotów pocisku u siebie, to czy to jakby tylko moje pociski będzie wymuszało na naszej dwójce, czy jakoś inaczej to jest zrobione? Nie mam pojęcia. Ja też. Dobra, mamy tutaj coś u góry do zrobienia, więc jakby... Ja zajmę się ratowaniem świata, a ty se tam morduj Niemców. Rób co chcesz. A czy to nie to samo? No, ale niektóre rzeczy są kluczowsze niż inne. Co jest tutaj do roboty w ogóle? Co jest tutaj do roboty? Zwiad ruchu, że brama główna jest silnie umocniona. Czekaj. Nie, jakby wszystko już zrobiliśmy chyba. Na chuj mnie ten pytajnik tutaj jest. Teraz już tylko tego Junkersa mamy zabić. A kurwa, dobre piecyki robią. No ale chuj, jak z nazistami współpracowali. Pełno. Musimy tu coś dalej rozjebać. No właśnie, jestem tu u góry. Zlokalizuj sztab. Właśnie ja znalazłem klucz do sztabu i wszedłem do tej wieży na środku, ale nic tutaj nie ma. Sztab jest tutaj, misiu. Okej. Okay. Jak udało ci się go zlokalizować? Poszedłem tam, gdzie mnie jeszcze nie było. Aha, okej, okay, dobra, fair point, to brzmi jak dobra taktyka. Wróg poluje. Ja mam klucz do sztabu. Kurwa, podnoszę ciągle bronię. Więc cóż. Mamy krakena narysowanego. Naprawdę dużo zasobów wpakowali w tego krakena, trzeba przyznać. Tyle wydali na logotypy wszędzie na ścianach na pewno. Pieniędzy. To prawda. Obrandowali się jak cholera. Odblokuj, dobra. Kurwa, ciągle cię leczę. Dziękuję. Dla odmiany mi się chyba ani razu nie zdarzyło przypadkiem cię wyleczyć. Dane. Saint-Nazaire. That's where the Operation Kraken fleet is. Stealth U-boats, all carrying V2s, targeting New York and Washington. I've got to stop this. Hitler dzwoni. Hallo, Mr. Karl. Klempt, melden Sie. I'm afraid Herr Klempt isn't available right now. Can I take a message? Who is that? Who is that speaking? Wouldn't you like to know? Your mom. The shadow. Wymienia nasze ksywy z poprzednich gier. The famous desert ghost. And you are Abelard. Cień, duch. Co jeszcze, kurwa, Kasper? You are not the only one with friends in the resistance. You are a dead man. Do you hear me? Dead man. Keep telling yourself that, Herr Mahler. Because when I'm done here, I'm coming for Operation Kraken. And for you. Ty kurwa, czy mi się wydaje, czy on odłożył słuchawkę na już jakby obecną na telefonie słuchawkę? Nie, to nie, u mnie tak nie było, u mnie ale... model słuchawki był już na telefonie, kiedy odkładał drugą słuchawkę na telefon. Dlaczego mam wrażenie, że... On mówił Abelard Müller, a napisy mówią Adalbert. A kto mówił Abelard? W sensie ten Niemiec czy Karl? No Karl. Karl powiedział. No wiesz, akcenty różne bywają, nie? Ale Adalbert a Abelard to jest jednak różnica. No to tak jak ten.
Jak w Brooklynie był, kurwa, jak mu Melipnos. Było? Melipnos i miał w imieniu Clay, but the Clay is silent. L I Clay. P Clay. P N. Dobra, otwórz drzwi. The Clay is silent. Jest tutaj paru skurwysynów, którzy aż czekają, żeby zginąć. Jak tego Junkersa wyjebać V2? Jak myślisz? Musimy chyba się tam udać i zbadać. Tak, tak, tak. Na dobry początek myślę, że musimy tam podejść i sprawdzić generalnie cały ten teren. I może tam na miejscu jakieś odpowiedzi dostaniemy na nurtujące nas pytania. Jak wyjebać chłopa rakietą, między innymi. To ich nie będzie z prawej strony. Nie mam inny pomysł. Ja bym sobie chciał Niemca jakiegoś zastrzelić. Chcesz iść ze mną raczej, bym powiedział. No tak, ale tu byli jacyś Niemcy, których chciałem se zestrzelić. No właśnie, będzie łatwiej. Jakieś... Czekaj, to było tu? No nie, to... A, to było tu. Dojdziesz tędy gdzieś? Tak, tak, tak. A, gdzie? Tędy musimy pójść. Kurwa, którędy? Tu, tu. Ja pierdolę, kobiety i ich orientacja w terenie. Kurwa. Nie potrafisz na schody wejść, jak chcesz mnie prowadzić gdzieś? Tu jest wyjście? Do wentylu psie. O. Jak śmiesz, kurwa, panie przodem. Dedes. Just drilled your ass. Polish ES. Dobra, okej. Okay. Niech ci będzie. Znalazłeś jedno przejście, gratulacje. Jest dosyć chujowe. A nie, jest dobre. Nie. Kurwa, no, czy tam nie ma jakiejś zajebiście dużej liczby fajnych, odległych Niemców do odjebania? Fajnie odlegli Niemcy do odjebania w swojej okolicy. No właśnie są mniej więcej w okolicy i bardzo chciałbym jakiegoś odjebać, tylko nie widzę żadnego, teraz jakieś krzoki mi kurwa zasłaniają. A może to nie Niemcy, tylko lampy jakieś? Typie, czy ty zdajesz sobie sprawę, że ty jesteś zjebany? Chodź tutaj. Tak, ale ja wiem, ty, ale kurwa... ja chciałem... Aha, ja chciałeś się pochwalić kurwa przejściem, tak. Które znalazłeś? To był twój plan? Tak. No to czas jest. Na jaja. Nie wiem, czy trafiłem w jaja. Kurwa, dajcie mi się wykastrować. Przeciwpancerna amunicja, let's go. Ty już kurwa rozpalasz ten samochód do czerwoności? Opanuj się. Ui, i nikt nie zginął przy tym kurwa, ale skamer jada. Zginął. Tak? Mój szczał. Twój szczał zginął? Mój szczał zabił. Ja Niemca miałem na myśli. Niemiec miał zginąć, a nie szczał. Kubelwagon, oni tam biegną. Kubelwagon. Śmieszycie to? O kurwa, tak. Gdzie ty tego Niemca wypatrzyłeś? W biegu. Okej. Okay. Znaczy Niemiec był w biegu, nie ja. Widzę tylko jak biegam. Przypadłość. Kurwa, tutaj jest... Kurwa mać, no nie mogę przejść 2 metrów, bo ciągle... Tutaj jest więcej Niemców, którymi się nie zajęliśmy, a ty jesteś zjebany, bo kazałeś mi się czołgać przez tunel wentylacyjny, żeby dojść do miejsca, w którym już byliśmy. Sometimes it's about the journey. Mówiłem coś kurwa o twojej orientacji w terenie, Monika. Ogarnij się. Dobra, ale tam chuj z zabijaniem Niemców, znaczy oczywiście wrócimy do tego tematu. Trzeba się zająć tym. Junkersem. Tutaj jakieś takie są boczne przejścia, czy kurwa nie? No nie da się nigdzie przejść w tym jebanym kraju. Ja myślę, że musimy rozjebać rakietę, która jest jego, w jego bunkrze. Ja też tak myślę, że jakoś musimy ją zasabotować, zdetonować, cokolwiek. Przeszukuj laboratorium uzbrojenia. Jeszcze jeden cel dostaliśmy? Poboczny? Okej. Okay. I dig it. Jak ty tam przeszedłeś? Wzdłuż ulicy bokiem? Uważaj, bo ten naukowiec tutaj to jest on. No dobra. Protect the scientist. Okej, uciekł do środka. No w sumie to chyba dobrze, ale nie jestem do końca pewien. Zależy, gdzie jest ta rakieta, którą mamy do rozjebania. Kurwa. Pewnie... Ukradłeś mi go. O! Jakim cudem on nie widział? Alarm ktoś tam chciał dziabnąć. Przez 13 płotów mi nie widział. No cóż, może ma nieprawdopodobnie dobry wzrok. No już go nie ma, bo nie żyje. No już nie, ale za życia był niesamowicie dobrym obserwatorem. O, Niemiec. Uuu, pa, jak przejdzie kurwa przez Udo. Prosto w jaja. Nie, jelito. Jelito. Dobra, źle wykalkulowałem, ale mu granat przez nogę się przebił. Prawie trafiłem w ten granat. To by było coś. Strzał w jelita. O kurwa, Niemiec.
O! Dobra, do widzenia. Ty kurwa! My jesteśmy chyba jakimiś królami quickscope'ów, naprawdę mam wrażenie, bo inaczej nie dałoby się w tę grę tak grać, jak my gramy. Jaja. Kurwa, muszę przeładować, ja pierdolę. Ej, obok ciebie jestem. O kurwa! Kurwa! Dobra, czekaj, czy ten naukowiec to jest kurwa nasz naukowiec? O! 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 Niemcy! Będzie miał, teraz już będzie Niemcy! Oznaczony. Aha, dobra, dobra, to nie był on. Ty kurwo, niemiecka. Wyjebałem alarm na zewnątrz. Okej, okay, ja morduję tutaj ludzi, którzy do mnie wyszli przed wejściem. Właśnie cała baza wyszła. No właśnie wszyscy kurwa, właśnie trzech postrzeliłem. O kurwa, czoł. Czoł? Czoł. Czoł, jedzie czoł. Dobra, czekaj, ten miał ty coś kurwa, jaki snajper skryty chuj dziki. Ty z zamkniętymi oczami strzela. Boję się wystrzału. Tak. Jesus, take the weapon. Jesus, pull the trigger. Dobra, znalazłem jakiś klucz. Tutaj jeszcze jakiś kutas gdzieś jest, zaraz obok. Dobra, Pało, dostaniesz kurwa granatę. O kurwa, Monika, ale ty jesteś ujebana kurwa w czerep. O. Hello, friendo. Uuu! Dobra. Strzał w oko! Wow, ej, mam wrażenie, że zabiliśmy wszystkich, tak. Został tylko ten czołg. Został tylko... Czołg? Aha, ty, faktycznie tam jest ten czołg jebany. No dobra, możemy się zająć tym czołgiem, co masz? Kurwa. Ja mam 3 trotyle, 2 miny, 2 granaty, 1 szucminę. Kurwa. Ała! Łuk, mam przejebane! Co? Czekaj, muszę się podnieść. Dostałem z czołgu. Bo nie kucnąłem na czas. Dobra, odpierdol się czołgu. Czekaj. Masz jakąś... Ała! Ja pierdolę. Dobra, schowam się razem z Junkersem w budynku. Mam 2 trotyle, 2 miny, 2 granaty. Szycen mina jest chujowa, bo jest nieśmiercioność. Ja go luruję. Z tego, co pamiętam. Lurujesz, powiadasz. A my jesteśmy w znacząco, kurwa, innych pozycjach. Zdajesz sobie z tego sprawę? Tak. Odciągnąłem go troszeczkę i pobiegłem gdzie indziej. Klucz do laboratorium uzbrojenia właśnie znalazłem. Obiecujące. Czekaj, zastanawiam się, czy jest jakiś sposób, żebym wyszedł wyżej i po prostu pomógł ci tam kogoś odjebać. Znaczy ten czołg w sumie głównie. Ten ziomek tam jest schowany. Dobra, jest tu jakaś rakieta w tym laboratorium, to będzie to. A ja ciągle szukam jakiegoś przejścia i szczęścia w sumie. Otwórz. Kurwa, nie wiem, czy ja wyjdę na zewnątrz, czy... O! Jesus. No i co, i nie trafiłeś w jaja. Bo nie celowałem w jaja. Powiem ci... Okej. Okay. Ja mam wrażenie w ogóle, że taki Only Balls playthrough byłby niesamowicie trudny. Tak. Dobra, ja mam pepanca tutaj. Gdzie te silniki są? Czy ja teraz będę celował w silnik, jak jestem z tyłu? O kurwa, stop! Czekaj, obok ciebie jest jakiś ziomo, ja go chcę zajebać. Na wieży, no. Ale jeżeli zdążę zmienić ammo, bo... Nie no, kurwa, biegnie do ciebie. Zmieniaj ammo, kurwa, zmieniaj ammo, szybko! O kurwa, mać. Ale w biegu go wyłapałem, dobra, bardzo satysfakcjonujący strzał. Ale otłuszczone organy. Chujowo żywią tych Niemców. Sauerkrauta, kurwa. Pierda, no, Boże, jak, no tego, jak to się nazywa. U góry tam jest pancerfaust. Nie, to nie jest pancerfaust, to był alarm. Dobra, kurwa, to wracam w takim razie do mojej przeciwpancernej, do snajperki. Czy... czy jego... Jakby... Przyjebałem w tył czołgu 2 razy, jest żółty i poluje. Jak papież. Co? No żółty. Czekaj, napierdala mu tam w jego wewnętrzne... Cheese, lew. Ty kurwo. No. To Karl się wypowiedział na ten temat. Dobra, kurwa. Absolutnie. Znaczy nie, zostało tutaj jeszcze trochę Niemców dookoła. Możemy sobie jakieś małe polowanko później zrobić, ale na razie mamy tutaj te kurwa laboratoria, uzbrojenia i tak dalej. Karl tam się piździ w jakimś pomieszczeniu obok. Ja tutaj badam, co znajdę. Amunicja, amunicja, butelki w ogóle, butelki. Kurwa, kto tego używa? Kwestia logistyki. Dobra, widzę, gdzie jest Christian Junker. No ja jestem praktycznie zaraz obok niego, tylko zastanawiam się jeszcze, jak odpalić, kurwa, tą rakietę tutaj. O, zdjęcie tutaj mogę pierdolnąć. Zrób zdjęcie. Klik. Kurwa, każdy jego ziomek nie żyje. I on takie, kurwa, coś mi tu nie pasuje. Coś się, kurwa...
Fajnie jest. Herr Karl, bite, nadzieję mi dajcie, oszczędźcie mnie. Dobra, co jeszcze mamy dobra, tutaj chyba do na górze można to jakoś strójkować. Zrzucić może? A może po prostu to kurwa jakoś postrzeli? To tego nie rób, nawet jak znajdziesz, bo jeszcze mamy tutaj cele zapisz do wypełnienia. Jeszcze tego kurwa nie rób, pamiętaj. Mamy tutaj coś do przeszukania. Mamy tutaj cel, który jeszcze jest niespełniony. Jeszcze dwie rzeczy musimy tutaj znaleźć. Mogę coś kliknąć, także nie klikam. Nie klikaj tego. Let me do it. Mamy do przeszukania to laboratorium jebane. Znaczy zgaduję, że potencjalnie u Junkersa jest, nie? Niby tak, to prawda. Można go uśpić. Ty właśnie, a czy rozumiem, że to co ty robisz to będzie... To zrzuci rakietę, ale czy ona wybuchnie? Czy ona ma go przygnieść? No właśnie, nie powiedziałbym, że zrzuci, bo nas też wtedy wypierdoli, kurde. Tak, to jest. W inną galaktykę. Coś w tym jest. No jest tutaj ten Junker zjebany. Może ja tam podbiegnę po prostu. Zapisz i usypiamy, myślę. Ja tutaj chcę... O, ty, wyszedł jebany. Chodź tu, kurwa. Spanko, panie doktorze. Dobra. On niech sobie tutaj leży w takim razie. Mamy tutaj jeszcze gdzieś ten Intel cały. O, może on przy sobie ma Intel. Nie tu. Przeszukaj. Plan wizyty doktora Junkersa. A to jest doktora, ja przeczytałem DRA jak ZUS. O nie! Tylko nie ZUS, kurwa, nie denerwuj mnie. Mam próbkę paliwa? Dobra, to mamy wszystko chyba. Eksperymentalne. Nie. Mam, nie, jeszcze jedno. Kurwa, cztery. Nieważne, proszę, już mam. A nie, mam klucz do laboratorium. Rabalatorium. Rabolatorium. Rablador. Kurwa, no panie doktorze, gdzie są te dane? Czemu nie ma opcji przesłuchiwania? Dobra, powiem ci tak. Nie wiem, jak tego chłopa zabić tą rakietą. I czy to jest w ogóle ta rakieta? A co jeżeli trzeba nie, go... Nie, to musi być to. A co jeżeli trzeba go uśpić, a potem kurwa na przykład przenieść tam, gdzie detonujesz inną rakietę? Nie, znaczy potencjalnie tak się da, ale wątpię. Ale pięknie leży. Tylko... Dobra, zaraz zobaczymy. Nie po to byłaby tu ta rakieta. Zapiszemy gierkę, klikniemy, zobaczymy co się stanie. Naprawdę, to jest wyższy poziom okrucieństwa. To nie jest tak, że łatwiej jest go tym zabić z naszej obecnej perspektywy. Wymordowaliśmy wszystkich ludzi w tym jebanym ośrodku, potem go uśpiliśmy i układamy go gdzie się nam podoba. O, znalazłeś, widzę. Dobrze. Cała jakaś mapa randomowa. Najchujowsze są te cele, gdzie masz przeszukiwać jakieś miejsce. 5 minut tam latasz, nie wiesz gdzie iść. Tak się działa w wywiadzie. No dobra, kurwa, nie wiem jak to się skończy. Dobra, kurwa, klikaj. Obserwuj z góry! Raz, dwa, trzy! Co się kurwa stało? Zgliczowało go! Co? Nie, dobra, nie żyje, jej! Ale cel opcjonalny osiągnięty, a zajebaliśmy go tą rakietą w końcu, czy nie? Nie odblokowało się chyba nic nowego. Chyba nie zaliczyło, aczkolwiek no zajebało go tą rakietą. No... Zdecydowanie. A to była w ogóle ta rakieta, ten model? Tak, no to musiało być to, chyba że to jest tak jak z tamtą misją z żyrandolem. Przycisk nie działa, trzeba ręcznie ją zrzucić. Ha, że sabotowanie nie działa, tylko trzeba pierdolnąć? Możemy wczytać i zobaczyć, co nam szkodzi. Czekaj, wczytaj grę, które to było. Misja 7, tajne bronie, 15:38. Jestem prawie pewien, że to będzie to. Autozapisy tutaj 38. Jakieś? 15:38. No spróbujemy, to ja teraz będę patrzył ze spodu. Ale ustawiony był perfekcyjnie, tylko zamiast zaliczyć nam zadanie, to nam go kurwa wgliczowało pod kurwa, podłogę. No tak, jeszcze musimy z powrotem. Dobra, to ja wiem, gdzie to wszystko jest. Dobra, to ja go pójdę uśpić. Po tego uśpi, tak. Podział zajmij prac. Się naszym pacjentem. Dobra, Junkers, nie pierdol mi tutaj, tylko chodź. Chodź do papy. Klucz uniwersalny do rotundy. No tak, można najpierw od niego zgarnąć ten klucz. Wyciszony pistolet. Dobra, chodź panie kolego, idziemy na wycieczkę. Zapiszę jeszcze raz grę, jak będzie pod tą rakietą. Ale tak, ewidentnie o to chodzi. Tylko, kurwa, wiesz, może na przykład jak tutaj się nic nie dzieje, to on sobie łazi i na przykład by stał tutaj, obserwował tą rakietę z góry i wtedy można by ją na niego zrzucić. Ta. Najprawdopodobniej. Dobra, jest. Ty kurwa, zgubiłem jedną rzecz. Gdzie ona była? Ziomek jest chyba w odpowiednim miejscu. Pytanie brzmi, czy... Albo całe tą jakby skrzyneczkę chyba da się postrzelić, zamiast klikać sabotuj. Haki chyba.
No haki jakby nie sprawiają wrażenia postrzeliwalnych. A ja tam myślę, ta skrzyneczka się świeci. Oba, kurwa, czekaj, bo nie znalazłem... Gdzie, zgubiłem jedną rzecz do znalezienia. Jog your memory. Bardzo no, mocno się zastanów. Byłem pewien, że była tam, gdzie jestem, więc troszeczkę, kurwa, sam siebie oszukałem. No może ja coś znalazłem, tylko tego teraz nie powtórzyłem. Nie, to był jakiś, kurwa, klucz wtedy. O, tu. Nie, to jest próbka... Tak, tu. Dobra. Zapamiętaj sobie na wypadek, gdyby... A nie, przecież teraz możemy zapisać. Dobra. To ja zapisuję gierkę w takim razie. Stwórz nowy plik. Mam nadzieję, drodzy widzowie, że doceniacie jakby odległości, jakie jesteśmy gotowi pokonać, żeby tylko haki dostarczyć wam 100% kontentu. No dobra, to co, pistolet, żeby nie ominąć show? Ty prawy, ja lewy? Ja... Dobra, okej. Okay. Na krzyż. 3, 4. Jej, mamy to! Nowa broń! Panie Junkersie, co tam, kurwa, słychać? Niemczurze. Zgon przy porodzie. Rakieta V2. Twoja morda jest w betonie. No, prawda. Chujowe to było, wychodzimy. Czekaj. Czemu nie można jeździć? Czekaj, kurwa, ja go jeszcze raz chcę zajebać. Nie ma tu jakiegoś betonu albo wody, gdzie można go wrzucić? Strzel w rakietę. Ja go niosę. O nie, upuściłem go. Dobra, kurwa, nie, dobra. Zabiorę go ze sobą. Ty, strzelę w rakietę, ej. Zobacz, czy da się ją rozjebać. Ty, ja mam strzelić w rakietę? Za daleko, ja niosę tego doktorka. Ty, ale wiesz, jaki mam pomysł? Zrzucić go gdzieś, zaminować i przyciągnąć przeciwników. Kurwa, ale jesteś oddany. No bo nie zaminowali. No tu są dwie ciężarówki. O, ty, a gdzie są te, które przedtem zablokowaliśmy tak, że nie mogą jechać? Nie wiem, kurwa, może dalej. Przepraszam, na starcie. Prawdopodobnie tak. Czekaj, te ciężarówki. No tu ich chyba nie zlurujesz. Tak, to prawda, byłoby ciężko. Tam będzie lepiej. Ty, jeszcze jedna na ciężarówka jedzie. Jeszcze jeden ziomek tam jest. Ale rozpierdol tutaj jest potencjalny do zrobienia. Myślisz, że jakiś taki trotylek tutaj fajnie by podziałał? Nie mam trotylu. Ja mam. Bo muszę mieć dobrą pozycję do rzutu. Oni robią checkpoint, jeżeli chcesz go zlurować do ciała, to czekaj. Kurwa, o! Stop! O kurwa, prawie mnie zobaczyli. Dobra. Teraz na ulicy węgorz, położyć? Świnie, może którykolwiek z nich, jakby uważaj, bo oni cię wypatrzą. O, już cię wypatrzyli. O to mi chodzi. Aha, a zdążysz go zaminować? Tak. Okej. Okay. Niech przyjdą. Chociaż tak chyba... Pytanie brzmi, czy przyjdą? No właśnie, nie chcę ich teraz odtagować. Dobra, biegniemy w takim razie. Bo oni w tej grze chyba nie sprawdzają jakoś za bardzo ciał, mam wrażenie. No myślę, że... Znaczy zależy, nie? Jesteśmy w stanie całkiem aktywnej wojny. O kurwa, tu jest ich jeszcze więcej. A. Ale my dużo Niemców pominęliśmy. Co jest? O, prosto w szyję. Ała. Nie dostał w płuco, także... No, wyglądało jakby dostał w szyję. Niemcy, halo. Zadziałało. Kurwa, ja tego nie widziałem, bo sobie w jakiegoś Niemca strzelam. O kurwa, jeszcze jeden Niemiec. Zaraz obok. Dobra, strzał w korpus, jest git. Niemcu, o. Nie wiem, gdzie oni są. Dobra, chuj. Nie mogę się zdecydować, w których Niemców strzelać. Są problemy, jakich nie mam na co dzień. Ale serducho pięknie poszło. Bone Apple Thief, indeed. Dobra, ja tutaj wchodzę se kurwa na górę normalnie. Gdzie my jesteśmy teraz? O kurwa, czołg. O kurwa, kolejny? Pierdolisz. Ale wiesz co? O! Chyba są nawet dwa. Pierdolisz. Wstawiłem wabik. Okej, okay, gratulacje. Oła, oła, mam dobra, trzy granaty, mam tylko żeby sobie... Oła, ale oberwałem, kurwa, prawie nie żyję. Ej, ty, no nie, prosimy nie. się o kłopoty. Prosisz się o kłopoty. Dobra, spierdalamy stąd. Nie mamy tam być. W sensie, możemy ich rozjebać, ale z trochę innej pozycji może. Czekaj, tylko jeszcze jednego tego zwykłego Niemca. Do mnie też biegnie jeszcze jeden Niemiec typu zwykły. I znowu otłuszczone narządy. Wursztat jakaś... się nawpierdalał. Dobra, spierdalamy. Gdzie mój rentgen, kurwa? Czy ja mam przeciwpancerną? O! Boże, już jeszcze się zginął po poprzednim postrzale. Kurwa, szybko. Aha, dobrze, strzał nice. W głowę. My do tamtego... Ale ładnie się uzupełniamy. Co nie? Ty szybę, ja głowę. O, no cóż. Nie można nam odmówić tego, że staraliśmy się zabić najwięcej Niemców, jak byliśmy w stanie.
O ty kurwo jebana! A, jednak Polacy to kurwy są. Udowadniasz to w 100%. Całym twoim kurwa jestestwem i zachowaniem. Powodzenia kurwa. Ok. Gdzie jest więcej Niemców? O kurwa, pojazd jedzie. Ja pierdolę. I bet you feel real bad right now. Schowałem ty kurwa, tędy się nie da przejść? No, dlatego ci życzyłem powodzenia. Fuck! A nie, da się. Haha. No widzisz, moje życzenie powodzenia się opłaciło. Kurwa, jeszcze więcej Niemczurów tutaj jest. Halo, halo! Herr German. Herr German. Tom i German. Dobra, ty tam swoich bijesz, ja też tutaj drogą biegnę. Jest tu ktoś? O, Niemiec. Uiii, w brodę! No dobra. Polikwidowani. Oni naprawdę potrafią się kryć w takich miejscach, w których już się ich nie spodziewam, a jednak tam są. Kurwo jebana! Jak kask poleciał do góry! Oj, tu jest pizdu! Dużo ich tutaj jest. Jak to w płuco to kurwa było niby? Na ziemię! Kurwa! Pojazd mnie prawie kolejny zauważył. Jesus fucking Christ. Ryzykowna ta robota jest trochę. Czy tylko tutaj... Nie! Dobra. Oła! O, pojazd zniszczony. Dobra, daj mi kurwa szybko bandaż grojebana, bo umrę. Dobra, dobra, jest git. Niekoniecznie są aż tak inteligentni ci Niemcy, jakbym przypuszczał, ustawiając te wszystkie ustawienia ustawione. Gdzie jest? Czemu kurwa się zaplątał? Właśnie tak tutaj łażę, łażę i nie widzę. A, na pelotce jest. Au! Dobra. Oj, kurwa, i ten dostał rentgen. Aha, bo zdetonował cały pociąg jebany. Ja pewnie zginę teraz, co? Nie? Jakim sposobem nie? My na tym pociągu w ogóle przyjechaliśmy. Skąd on się tu... A nie, nie, nie na tym, może przepraszam. Może mieliśmy go użyć do ewakuacji, a my go sobie rozpierdalamy właśnie. Nie, tak, raczej nie przyjechaliśmy pociągiem pełnym rakiet. O kurwa, gdyby dało się te rakiety rozjebać, to by było coś. Ej, to był alarm, kurwa, to się jeszcze mogło źle skończyć. No, a nie wiem, nie, no nie było żadnego alarmu. Udaje się nam alarmless jak na razie chyba. Tak. Good, very good. Jeszcze jeden Niemiec? Czekaj, czekaj, mele, 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 mele. Okej, okay. Assassin's Creed, granat jakiś poleciał. Nice. In the blaze of glory, co jest kurwa? Czemu gościu T-Pose'a napierdala na środku pobie i się przewrócił? Niechcący zrzuciłem pod siebie granat, po czym wyskoczyłem na typa z nożem, właśnie ale się... umarł od granatu. I podtrzymała właśnie go animacja. Właśnie się zastanawiałem, czy ten granat to ich, czy twój. Nie byłem do końca pewien. Kurwa, już widziałem, ty suko jebana. Ale będzie sąd wojskowy po powrocie do domu. W imieniu Polski podziemnej. Dzięki, kurwa, dzięki. Naprawdę zasłużyłem. Na osąd. Ale kurwa, nudny ten Kraken. Łodzie podwodne z rakietami nuklearnymi, wow. A czego się spodziewałeś, kurwa, faktycznie? Nie wiem, maszyny ośmiornicy. Może tego, kurwa, na przykład jakiegoś railgana, jakiejś ukrytej technologii, zabawy historią, kurwa. Nie, nie wiem, nekromancji. Prawdziwego Krakena. Nie, na przykład był kiedyś, mieli... Któraś tam armia miała to takie wielkie działo, co na 700 kilometrów niby potrafiło strzelać. No właśnie, co jeździło chyba... jak pociąg. Jaki cel ominęliśmy? Nie mam kurwa pojęcia. Specjalna lufa do karabinu wyborowego Stargaug, a nie, przepraszam, Stargage. No, ty znowu trochę więcej zabiłeś, a ja byłem bardziej niewykrywalny. No i tak się to kręci. Oszczędzeni oznaczeni wrogowie minus 5. Co to kurwa znaczy? Jak to, że chyba ja ich zabiłem? Tych, których ty wykryłeś? Nie no, są oszczędzeni oznaczeni wrogowie. Czyli zostali oznaczeni, a nie zabici. Tam gdzie były te dwa czołgi na koniec na pewno tak nie było. Ile punktacji za wykrywanie? 82. Czyli ja mam 72 i jestem bardziej niewykrywalny. Czyli im mniej, tym lepiej. Ale... Chyba tak, no. O kurwa, typie, będziemy radiator ogromny atakować. Co się dzieje w tej misji kolejnej? Musimy pamiętać. Żeby zdjąć folię, tak, spierdalaj. Możesz umrzeć. Ale ja już tego nie skończyłem. Tak, ja skończyłem. No ciekawy jestem, jakbyś to skończył.
Dzięki za oglądanie odcinków, moi drodzy. Idealnie z realizacją pobocznych celów wyszły dwa. Szybciutka ta gierka, lecimy jak burza, zero alarmów, profesjonalizm, szturmowa snajperzyca, rozpierdala mi kurwa życie. Rodzina mnie nie pozna po tej ilości eksplozji, których doświadczyłem. I do zobaczenia w kolejnej misji, 8. Gruzy i ruiny. Tyle kurwa z twojego domu zostanie, Monika, jak się dobiorę do twojej rodziny po powrocie z wojny. Polacy są kurwa najgorsi. Pa!